Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. O mój Boże, co za split, no tak, za dużo Heart of the Swarm, rozmawialiśmy o tym. Witam wszystkich serdecznie, jest to bardzo, bardzo, bardzo specjalny mecz, a mianowicie ja, czyli SCT StarCraft, zwany jako Saef, zmierzę się ze znanym, zwykle lubianym, naszym polskim, najbardziej chyba popularnym komentatorem, Emilem. Trafiliśmy na siebie w turnieju EIZO Razer Cup. Jest to pierwszy mecz z Best of Three. No i cóż, jest to PVZ, tak jak widzicie, ja gram swoją główną rasą, Emil zdecydował się grać mniej główną rasą, czyli Zergiem. No i szczerze mówiąc, ja byłem święcie przekonany, że on to robi zupełnie dla jaj i on nie umie grać Zergiem tak jak ja. A okazuje się, że nie było to do końca słuszne twierdzenie, o czym się zresztą przekonacie w dalszym toku tego Best of Three, które całe skomentuję. I jeśli jakimś cudem trafiają tutaj ludzie od Emila z kanału, to witam ich wszystkich, mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej. No i tak jak piszę, nie będę komentował tego, co tutaj zwykle pisaliśmy, ponieważ jest to po polsku, wszystko jest zrozumiałe, ale tak, no ja sobie miałem przyjemność wypić jedno radosne piwo przed tym meczem, stwierdziwszy, że będzie na pewno zabawniej, a Emil miał problemy z myszką, więc generalnie tak czy inaczej były same problemy z obu stron. Emil, widzimy, ma dopiero spawning pula, czyli 14 pól, a u mnie jest Forge Fast Expand. Tyle tylko, że Probek przed chwilą jeszcze nie widział pula, więc o ile pamiętam, chyba decyduje się na Nexus First, ale to za chwilę zobaczymy. Swoją drogą zapraszam wszystkich do zaglądania na różne strony typu właśnie Allplay, na strony różnych casterów. Tam są czasem informacje o turniejach, w których można wziąć udział zupełnie za darmo, w których nawet czasem można coś wygrać. Ten turniej to jest oczywiście kwalifikacja chyba tylko do właściwego turnieju. Ale są to naprawdę bardzo fajne wydarzenia, można się czegoś więcej nauczyć, można poczuć ten klimat turniejowy. Tak naprawdę najbardziej to czuć na takich turniejach w realu, gdzie spotykają się ludzie, można pogadać i tak dalej, ale nawet w takim turnieju internetowym można poczuć klimat takiego prawdziwego StarCrafta. Jest naprawdę bardzo fajne uczucie, także zachęcam Was wszystkich. O tym turnieju zresztą chyba też informowałem gdzieś na Facebooku czy innym. Właśnie mam Facebooka, lajkujcie i subskrybujcie kanał przy okazji. Okej, ze strony Emila widzimy 4 Zedlingi. Śmiesznie się ogląda mecz, który się grał parę dni temu i zastanawiam się, czy w tej chwili będę stwierdzał, że wszystkie moje decyzje były poprawne. Tu na przykład widzimy pełen Wallin, który na dobrą sprawę też nie wiem, czy był słuszną decyzją, czy nie. A no tutaj zablokowałem oczywiście haczerkę, a tu jest druga haczerka budowana przez Emila. Czy ja będę próbował coś z tym zrobić? Kurczę, jak teraz na to patrzę, to zupełnie nie przypominam sobie tego meczu. To było jakoś tak w miarę wieczorem, ale nie jakoś późno czy coś, także nie wiem. Okej. Te zerdlingi mogą mi sprawić trochę kłopotu, ale nie zdecydowały się wykańczać tego gatewaya, co w sumie byłoby błędem, bo wtedy by się chyba zdążyły dostać do mojej bazy. A tego Forge'a, no... Nie zdążą go rozwalić. Haha, to miałem troszkę szczęścia, że Emil nie zdecydował się na atakowanie dalej tego gatewaya, ponieważ ładne parę punktów shielda rozwalił. 100, 150, może 200, a ile zostało tutaj na Forge'u? 200. No to byłoby na styk. Oj, tutaj będę robił Cannon Rush'a. Tak, wiem, jestem okropnym protosem i w ogóle tak się nie powinno zachowywać. Wiem, że takie zagranie jest prawie że śmierdzielem, cheese'em, ale co mi tam. To jest gra o wysoką stawkę w końcu, to jest gra o zwycięstwo w turnieju, znaczy no, zakwalifikowanie się do turnieju, wszystko jedno. Okej, trzecia haczerka w drodze, 5.42, czyli tak czy inaczej nie najgorzej, ale ten jeden kanon i ten jeden kanon, i ten jeszcze jeden kanon, Jesus, jak ja dużo w to inwestuję. Te dwa kanony będą w stanie chyba atakować tą haczerkę, więc Emil będzie miał już za kilka chwil duży problem. Tu jest Zerdling, którego moje zeloty przyuważają i rozszarpują go na strzępy swoimi Psy Blades. Tak, no i tu jest kanon, który broni pozostałych dwóch kanonów. To jest kluczowy element każdego kanon rusha, żeby żadne jednostki atakujące bezpośrednio nie mogły niszczyć budujących się kanonów. Dlatego właśnie protosi mają takie problemy z kanon rushami, bo zanim oni zdobędą pierwszego stalkera i go wybudują w sensie, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu mija.
Swoją drogą będę miał jeszcze jeden odcinek serii Puściłem Śmierdziela, w którym koleś naprawdę bardzo długo i bardzo uparcie próbował wykonać na mnie Canon Rusha. Aż do przesady długo, aż do przesady uparcie. Okej, okay, królowa Inject, może i słusznie, ale chyba ten Inject nie zdąży się skończyć wykonywać, że tak powiem. Okej, okay, a co u mnie? Druga baza. Buduję probki i... A tak, to jest bardzo ważny szczegół, spójrzcie na to. Warpgate 7.25. Cybercore wybudowany już od dłuższego czasu. Robię dziesiątki innych rzeczy, ale nie udało mi się zacząć researchować Warpgate'a. Naprawdę byłem pod wrażeniem samego siebie. Ale ta haczerka padła, więc tak czy inaczej jestem w całkiem niezłej sytuacji. Tu jest od groma zerglingów i chyba gdzieś Banning's Nest mi się obił o oczy. Tak jest, jest Banning's Nest, czyli czyżby się Emil przygotowywał do jakiegoś basta? Szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem na to uwagi w trakcie meczu i nie przypominam sobie takiego zagrania, ale okej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Spójrzcie swoją drogą na to doskonałe micro z mojej strony, zarządzanie jednostkami wychodzącymi z gatewayów. Dwa centry poszły na dobrą stronę wallinu, dwa zeloty poszły na też dobrą stronę wallinu i teraz jeden stalker, jeden zelot będą szły też w odpowiednie miejsca. I 8.30 Starp Wargate. Tak, odnotowałem to pisząc Emilowi, nie wiem czy on się do końca zorientował, co ja tak naprawdę pisałem. Ale tak, szacun dla mnie, naprawdę duży szacun dla mnie. Jest za to Robobay w drodze, już powoli się kończące. I co robi Emil? Emil chyba się spodziewał, że ja tutaj będę... A tak, dobra, okej, okay, widzę dużo bendingów i będzie desperacka obrona z mojej strony. Desperacka, bo spójrzcie na to, to jest ile? 10 bendingów, czyli to jest 1500 obrażeń, czyli zdecydowanie dużo więcej niż jest niezbędne, by przebić się przez te wszystkie budynki. Bardzo słusznie, zedlingi idą najpierw, by zaabsorbować trochę obrażeń i Forge z upgrade'em w połowie gotowym pada, ale zdążyłem puścić Force Fielda, więc te bendingi nie zdziałają chyba aż tak dużo. Zostały raptem dwa. Jaka jest produkcja? I teraz ja mi produkuję już dronki. Myślałem, że bardziej się do tego ataku przyłożył. A co te dronki robiły? Oj, Emil, to ja tu jestem po piwie, a nie ty. On coś tam nawet pisał chyba potem, że miał parę misklików solidnych, ale że to były aż takie błędy, to nie wiedziałem. Okej, okay, jest jeszcze jedna haczerka w drodze. Tutaj jej nie wybuduję, bo oczywiście są te kanony cały czas. I swoją drogą poświęcił ładne parę zerglingów chyba na próbę rozwalenia tego pylona z kiepskim skutkiem. Zerglingi nie najlepsze przeciwko kanonom, nie najlepsze. Roacze dużo lepiej się sprawdzają. Swoją drogą dałbym głowę, że przed chwilą tu było całkiem dużo dronek, a teraz one wszystkie zniknęły. A tu jest lekka, no... lekko zbyt duże nasycenie dronkami w tej bazie. Powinien troszkę przetransferować Emil. I chyba rally point nieustawiony z tej haczerki. Oj, Emil. Tutaj widzę, że raczej słabo sobie daje radę. A to dziwne, biorąc pod uwagę to, co się działo w późniejszych meczach. No ale dobra, na razie jeszcze nic nie mówmy, nic nie zapeszajmy. Okej, okay, jest Warpriest z mojej strony. LOL numer 2. Okej, okay, nie wnikam. Anyway, ten stalker jeszcze będzie wykańczał tego Banelinga ostatniego. Tutaj haczerka jest gotowa, ale nie ma żadnych dronek. Chyba trochę Emil zaspał w czasie tego meczu. Spójrzmy na to, co on robi, jak wygląda jego kamera. Inject rzeczywiście wykonuje, tak? Tu jest już Ler w drodze. Tego Injecta chyba dopiero teraz został zrobiony. U mnie nie ma trzeciej bazy oczywiście, ale ja zdecydowanie nie potrzebuję. Spójrzcie na to, jak sobie kiepsko radzę z makro. A to wszystko przez to, że Warpgate'y były tak okrutnie późno i to rozwaliło całą moją strategię. No a dwa, że byłem w bardzo radosnym humorze w trakcie tego meczu. Widzę tutaj Overlorda. Czyżby jakiś Nidus się szykował? Nidusa w drodze nie widać. Okej, okay, ale zostańmy przez chwilę na kamerce Emila. Zobaczymy jak to będzie wyglądało z jego perspektywy. Co on tutaj szykował, co on kombinował. I jeszcze podsumowanie ekonomiczne. No w tej chwili mam wciąż przewagę. Przy 13 minutach mam Protoss na dwóch bazach, ma przewagę nad Zergiem. No jest to ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa. O, pierwsze moje jednostki jakieś się zbliżają. 5 zelotów, chyba wysłałem ich po prostu na śmierć, ale 5 zelotów przeciwko dwóm spinecrawlerom, o, to powinno wystarczyć, ale są już roacze, więc niestety na dłuższą metę nic z tego nie będzie. Czy chociaż jeden spinecrawler zostanie zniszczony? O, 10 HP-ków, nie ma sprawiedliwości na tym świecie.
Ale tutaj coś się dzieje. Ach, jest zdecydowanie bardzo duży warping zelotów, ale nie ma się co dziwić, mam bardzo dużo minerałów, więc zeloty są dla mnie w tym momencie praktycznie darmowe. A Emil, ile ma jednostek? 3 roacze raptem. Nie, te zeloty będą w stanie zniszczyć tego Lera. Nie wiedziałem, że Emil miał tak małą armię w tym momencie. Transfuzje na Ler, bardzo słusznie, ale to chyba troszkę jednak zbyt mało. Ile się udało ugrać tym zelotom? 0 dronek został zabitych. A, bo ja fokusuję Spire w tym momencie. Tutaj jeden zelot pracuje między minerałami nad dronkami. 3 już w tej chwili zostały zabite. Czy Spire zostanie wysnajpowane? 60, 40, 30, 20... O, udało się! Haha! Dobra, szczerze mówiąc, tego już nie do końca pamiętałem, tej sytuacji. Ale bardzo dobrze. Jestem w tej chwili zadowolony z siebie. 84 supply przeciwko 78, trzecia baza przy 15 minutach. No, przyznajcie sami, że to jest świetny timing, świetny, po prostu boski. Ale są już też dwa pylonki gdzieś tam z boku. I mecz się kończy, ponieważ Emil mówi GG i poddaje się. No, jest to poniekąd całkiem słuszne, ponieważ w zasadzie Emil nie miał nic. Ja już miałem kolosy. Okej, okay. Ale przyznam się, że mnie troszkę zaskoczył tym GG. Na tyle mnie zaskoczył, że nawet w trakcie mówienia nie zauważyłem jego napisu przed chwilą. Po raz drugi był w stanie zaskoczyć mnie tym samym GG w tym samym meczu. Szacun dla niego. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę i do drugiego Best of Three z Emilem.